dobry, albo raczej dobry wieczór. Witam serdecznie moich wszystkich subskrybentów, słuchaczy lub też oglądaczy, jak ja nazywam. Tak, ale to takie, nie jest pejoratywne, takie sympatyczne określenia. Nazywam się Jacek Szumigaj i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Tym razem pod tytułem takim, wiecie, wymyślam tytuły tak, żeby tam oglądalność była, jak się powiedział. Dla ateistów nie tylko, czyli o Bogu, kosmitach i neuronach lustrzanych. Trzy tematy by się wydawało bardzo odległe, ale tak naprawdę to bardzo bliskie. To ja uważam, że one wręcz się zazębiają ze sobą, te trzy tematy. I to tak ściśle, że czy się komuś podoba, czy nie. W ostatnim czasie trafiłem, jak już wspominałem, bo nie wspominałem, ale chyba mówiłem, na wykłady pana profesora Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego, który się generalnie mózgiem zajmuje, tak? Procesami myślowymi i w ogóle tym, jak mózg funkcjonuje, co tam w głowie mamy i jak nasza psychika funkcjonuje, jak funkcjonuje psychika, on to również bardzo poważne badania prowadzi, jak funkcjonuje psychika młodych ludzi i skąd wynika ten niezrozumienie pomiędzy młodymi i takimi tam do 21 roku życia, powiedzmy, a osobami starszymi, takimi jak ja. I on właśnie wspominał o tych neuronach lustrzanych. To właśnie dokładnie usłyszałem z takich seminariów pana profesora. I taka jedna rzecz mnie uderzyła, że ku mojej wielkiej radości, tak? Taka jedna rzecz mnie uderzyła, że to ściśle się nakłada i powiela z tym, co ja mówiłem na temat tego, na temat funkcjonowania naszego umysłu, tak? No bo ja jestem amatorem, ja nie mam studiów jakichś w tym kierunku, jeżeli chodzi o psychologię i zachowania behawioralne, różne inne, tak? Ale no, ja jestem po prostu obserwatorem życia, tak? To dosyć długi czas już i się tym fascynuję i pewne rzeczy również zaobserwowałem, które ten seminarium z panem profesorem, to co pan profesor mówił, to tylko potwierdziło te moje tezy i założenia. I też słuchałem też bardzo ciekawych rzeczy o takich paru audiobooków, a szczególnie jednego. Nie będę tytułu podawał, tak, żeby jakieś tam reklamy nie robić. Kto będzie chciał, to sobie znajdzie, albo jak do mnie przyjdzie prywatnie się zapyta, to zawsze mówię, jak się ktoś spyta prywatnie, gdzie to usłyszałeś, to ja podam tytuł, dokładnie autora i tytuł. W tej chwili to jest nieistotne do tego wszystkiego, co ja będę mówił. Ale tam kilkadziesiąt albo kilkaset razy z rzędu ja to odsłuchałem. I na bazie materiałów, które kiedyś wcześniej słyszałem, jeszcze w latach 80., czyli no parę ładnych dziesiątków lat do tyłu, na temat tego bytu, tej nadistoty zwanej Bogiem, tak? Jedni uważają, że on jest, się do niego modlą, inni, czyli ateiści, tak mówiłem, nie tylko dla ateistów, uważają, że go nie ma, że oni, część osób twierdzi, że coś takiego, taki byt jak Bóg, to nie istnieje i że oni nie wierzą w takie rzeczy, że życie jest sumą przypadków, jakichś dziwnych zbiegów okoliczności, tak, i że to się takie, nie wiem, kółka bilardowa, ruchy Brauna, to się w fizyce nazywa, tak? Jak ktoś nie wie, to mówi od razu, ruchy Brauna to są takie, tak, cząsteczki gazu mam w jakimś naczyniu, tak, że te atomy gazu się ze sobą zderzają, każdy atom z każdym i we wszystkie możliwe strony tam sobie latają w środku, a to wcale tak nie jest. Ja kiedyś słyszałem taką ciekawą
słyszałem, czytałem taką ciekawą pracę naukową, gdzie astrofizycy doszli do takiego wniosku, że wszechświat, ten poznany przez nas, tak, to jego struktura, tej galaktyki, tego wszystkiego, co tam widzimy, albo gołym okiem, albo raczej przez te teleskopy i optyczne, i radioteleskopy i w ogóle, to, że ma taką strukturę jak nasz mózg. A jeżeli ma taką strukturę jak nasz mózg, to musi być wyposażony w umysł. Tak? Musi być, że jest, nie musi być, jest wyposażony w umysł, no, który możliwości ma nieskończone. Tak? O ile my w naszym przypadku, wiecie, też można mówić o nieskończoności. Jest test, nie będę podawał skąd, to każdy z was słyszał, młodszy lub starszy, tak, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Większość osób wydaje mi się, że nie łapie, o co chodzi. A ty powiedziała, ty tam mądry się znalazł, no kurczę, alfa i omega, od się znalazł, uczony. Kiedyś też tego nie rozumiałem. Ale to jest... to jest to, że część część tego bytu zawiera się w naszej podświadomości. Dlatego ona ma taką przeogromną siłę. Tak? I też ostatnio po wysłuchaniu tego jednego audiobooka na temat tego, jaki jest Bóg i czym jest Bóg, doszedłem do wniosku i tam zresztą też było to wyraźnie powiedziane, że co mi się w ogóle definicja Boga, taka naukowa można powiedzieć, tak, taka naukowa też bardzo spodobała, przynajmniej definicja, która była podawana tam w tej książce, tak? Że Bóg jest nieskończonym dobrem, miłością, pięknem, dobrocią i co tylko sobie mógłbym jeszcze ja i wy wymieniać przez najbliższe, nie wiem, 24 godziny, tak? To jest czyste dobro. I nie ma on absolutnie nic wspólnego z karami, które także tam Bóg karze i w ogóle. Wyobrażacie sobie kogoś, kto jest nieskończenie dobry, kto jest czystym dobrem i pięknym i kogokolwiek za cokolwiek chciałby ukarać? Bo ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Biorąc to na logikę, to jest po prostu niemożliwe. No chyba, że ma ktoś kłopoty z działaniami logicznymi, tak? I wyjdzie mu... No nie będę teraz podawał, tak? Jakie zależności z działań logicznych wychodzą, tak? Jakie wyniki, ale... Jeżeli sumujemy same dobre rzeczy, że nam wyjdzie zło na końcu. Nie. Ta cała reszta to... To, co ludzie zwykle przypisują Bogu, to siedzi w... Znaczy, te rzeczy, że nas karze, tak? Tak de facto to my się sami karzemy. To nie jest tak. Ja uważam, że Bóg jako byt może nam pomagać i bardzo często nam pomaga, szczególnie jeżeli się do Niego zwrócimy o pomoc. Tak, ale on, że tak powiem, nie ingeruje w nasze życie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja tam wspominałem, tu też miało być o kosmitach, tak? Że tym ci z Tiałby mogą nam pomagać i jako cywilizacji przejść na wyższy stopień rozwoju duchowego, nie technologicznego, duchowego rozwoju. I oni to podkreślają też, że to jest właśnie zamysł od tego bytu, od Stwórcy, od Boga, tak, żebyśmy my, dla nas jest najistotniejszą rzeczą, żeby przejść na następny poziom rozwoju cywilizacji, to my się musimy rozwinąć duchowo, nie technologicznie. O jakieś tam, no co takie prozaiczne rzeczy, jak napęd, antygrawitacja i jakiś tam napęd, tak? Czy pokonywanie niesamowicie wielkich przestrzeni, odległości w kosmosie, to nie jest kwestia rozwoju technologicznego, tylko rozwoju duchowego.
No, dla mnie na początku to też było jakieś takie, wiem, dziwne. No i każdemu by się wydawało, no to, że to raczej to jakiś napęd, trzeba coś, jakieś pola siłowe, coś tak, że to wtedy zdobędziemy kosmos, nie? Nie ruszymy się stąd, nigdzie. Rozwój duchowy jest potrzebny. I oni to cały czas podkreślają, cały czas o tym mówią. Ściskie łby, tak? No, ja uważam, że oni wiedzą, co mówią. Bo ta cywilizacja nie powstała wczoraj, ani tam zeszłego tygodnia, tak? Bo to jest, ja uważam, kilkaset milionów, jak nie miliardy lat od nas starsza. I oni również mówią, że oni nam mogą pomagać, ale nie mogą ingerować w to, co się dzieje na Ziemi. W ogóle jest tak, że tak Michael DeMarc w tej książce Misja mówił, pisał, że oni w ogóle się nie spodziewali, że to pójdzie w tak straszną stronę rozwój cywilizacyjny, jak u nas poszedł na Ziemi. Tak? Nazywają naszą planetę, ja już o tym nie wspominałem, ale to jeszcze raz wspomnę. Nazywają naszą planetę Planeta Bólu i Łez. I w zasadzie, jak ja sobie zacząłem analizować te wszystkie rzeczy, to wszystko, co mnie otacza w formie takiej nawet medialnej, tu w internecie, to ja wam powiem, że to jest czysta zgroza. To my jesteśmy, wiecie co to, widzieliście na pewno film Predator, albo przynajmniej słyszeliście, to oni się chowają przy nas. No technologię mają ciut lepszą, tak? No przy nas się chowają, bo a może na równo jedziemy. Mogłoby się komuś wydawać, że nie. Ale my praktycznie dobry film to się strzelają albo kopią po głowach, tak? Zabijają się na wszystkie wymyślne sposoby. Dobra gra to jest strzelanie. Zrzucanie bomb, strzelanie z jakiegoś karabinu snajperskiego, podkładanie ładunków, etc., etc. My praktycznie jesteśmy szkoleni od dzieciństwa do walki, do wojen. No powiecie ktoś, ty pchenie, pogięło cię, jak od dzieciństwa? No a widzieliście dzieci małe? Gdzieś tam z patykami w jakiejś formie karabinu, które latają gdzieś tam po drugu, ta i się strzelają. Jeżeli byłem małym dzieckiem, tak, to jakieś bitwy się urządzało. Ja nie mówię, że na kamienie, tak, no bo wiadomo, jakieś normy kulturowo obowiązują, tak, żeby tam się nie pozabijać, głównie porozbijać, ale to generalnie to jest no, zabawa w walkę, to jest przygotowanie się do walki. Tak, tak w ogóle nas, no można powiedzieć tak, cywilizacja nas tak ukształtowała, tak? Że kto by tam w bardziej wymyślny sposób unicestwienia drugiej istoty ludzkiej wymyślił, no to mógł pewne rzeczy zdobywać. Ja wam powiem, że w ogóle, ja nie wiem czy zauważyliście, ale to jest zawsze to, że jest właśnie taki, że my jesteśmy uczeni rozwiązywać problemy siłowo. Albo fizycznie, a jeżeli nie fizycznie, to przynajmniej psychicznie rozwiązania siłowe. No, czy psychicznie można człowieka jakoś zgnoić? No doskonale wiecie, że tak. Tak można, bo takie przykrości, takie przykre rzeczy powymyślać, że no, w skrajnych przypadkach to może się nawet targnąć na własne życie. Tak można życie umilić. I też my z naszego punktu widzenia, z naszego pierwszego poziomu rozwoju cywilizacji, rozwojów ci stiałby mówią, że jest 9 poziomów rozwoju cywilizacji. Chodzi mi o no, mentalne, duchowe, ale takie tu w świecie fizycznym, tak? Oni są planetą 9 stopnia rozwoju. Wyżej fizycznie już wyżej nic nie ma. Takie planety są 3 w naszej galaktyce. Ci akurat stiałby się nami opiekują. Jednocześnie powiedzieli temu Michaelowi DeMarc, którego tam wzięli do siebie na 10 dni, dłużej człowiek nie wytrzyma na tej planecie. Zaraz powiem dlaczego jeszcze raz. Ja już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powiem. Albo od razu powiem.
po prostu poziom wibracji planety jest tak wysoki, ona w ogóle się mieni jak diament. Ona ma złoty kolor. Ją widać z daleka. O ile Ziemia jest błękitna, tak gdzieś tam z orbity Jowisza czy Saturna, tych naszych gazowych olbrzymów, to jest taka błękitna, tak, taka kropka, no to tamta jest cała w złotym kolorze. Jest tak wysoki poziom wibracji. I w ogóle oni uważają, że z planetami to nie jest tak, że to jest kupa skał. Jakby to powiedzieć? Energetycznie planeta żyje. Tak? Jest to również byt, który jest z nami ściśle związany, który z nami jest ściśle związany i który poprzez, ja wiem jak to określić, tu za bardzo nie chciałbym wody jakieś techniczne pójść, ale który my bardzo skutecznie w tej chwili tą naszą jedną planetę, tą naszą matkę Ziemię zabijamy. Tak, na różne wymyślne sposoby. I są tu, przylatują tutaj do nas nie tylko z tego dziewiątego poziomu, z tych innych poziomów tak samo. Różne przedstawiciele różnych cywilizacji, w większości są to ludzie. Wiecie, to jest najciekawsze, to mnie w ogóle wprawiło w osłupienie. Jak ludzie zawsze mówią, że jakiś tam mały, zielony, coś tam, fioletowy, tak, skośne oczy, tutaj cienkie nóżki. Tacy też, owszem, ale przede wszystkim to na wielu tych poziomach rozwoju to jest po prostu rasa ludzka. No to będzie ty, ale jakim cudem? No to jak, to myśmy się tak rozwinęli, że co najwyżej to możemy na Księżyc polecieć, a tam gdzieś tam ileś lat świetlnych od Ziemi, nasza galaktyka ma średnicę 10 tysięcy lat świetlnych, tak? No to jak to jest? No to oni, ci stiałby mówią, że to było na odwrót. To stamtąd przylecieli ludzie tu i skutek pewnych różnych zrządzeń i historii, warto przeczytać książkę Misja albo wysłuchać, stało się tak, że no my jesteśmy, jakby to nie brzmiało fantastycznie, potomkami tamtych, co przylecieli tutaj. Tak? Oczywiście, że zahacza to o kwestię wiary w takie rzeczy i część w ogóle odrzuci, zaneguje to. Tak, że tam wymysł szatana, ten Jacek, to kurde, opętany jest przez diabła, to trzeba go na stosie spalić tam w rynku. Tak? To będzie najłagodniejsza forma. No, ale to jest... takie są fakty, tak? No, jak ktoś nie wierzy w to, no to jego sprawa. I oni cały czas, oni nam mogą pomagać i pomagają nam, tak? Czyli są wśród nas, żeby tak was ucieszyć. I zaraz wam powiem, co ich wyróżnia, ale nie mogą absolutnie ingerować. A jak Michael DeMarc się zapytał, bo to on tam z nimi najwięcej, tak? Zresztą kazali mi tą książkę napisać. Dlaczego tak jest, że nie mogą ingerować? To oni powiedzieli, ten nad nami nam zabronił, Stwórca, Bóg, ten byt, ta istota, nadistota, zabroniła. Dlaczego? My poprzez poszczególne stopnie rozwoju musimy przejść sami, bez pomocy. To jest coś tak, wiecie, jakbyśmy... Ja to mi się takie skojarzenie narzuciło. Grałem swego czasu, teraz nie grywam. Dlaczego? Nie wiem. Po tym wypadku na motorze mi jakoś tak się planeta odwróciła i przestałem mnie gry kręcić. Ale grałem w taką bardzo fajną grę, RPG, Dungeons Each. No to chyba za trzy części były. Ale zauważcie jedną rzecz. Gra jest fajna, bo walczymy z całą armią potworów różnych, które nas atakują, chcą nas zagryźć, zakłuć i coś tam, czary rzucać, co niektórzy, i jakieś diabły, demony, potwory i co tylko sobie można wyobrazić. Tak? Aha, i to jest tak, jakbyśmy normalnie musimy przejść, tak musimy tak drużynę złożyć, mieć jakiegoś takiego czarodzieja, który nas będzie leczył, bo tamci nas kąsają i czary rzucają, co tylko, tak? Jakieś zatrute rzeczy, żeby on nas leczył, a no i często ta cała drużyna padnie, tak? Zagryzą nas, zabiją, zakują, z łuku zastrzelą, czy tam, nie wiem, z broni palnej to może nie, ale tak. I było tak, że gdzieś tam swego czasu myślę, a ciekawe jakby było, kody dorwałem, takie właśnie kody wklepywało, robili się nieśmiertelni i mieli
moce, można powiedzieć, te wszystkie wskaźniki na maksa, 100%. Wiecie, że wtedy nie ma żadnej zabawy? Nie ma żadnych frajdów. Pomijam, że w dalszym ciągu w grze jesteśmy uczeni, jak zabijać szybko i skutecznie różne inne stworzenia, które bytują w tym świecie komputerowym, tak? Ale nie ma w ogóle, można powiedzieć, gra traci urok. Jeżeli nie musimy różnych rzeczy zdobywać, jeżeli mamy tak lekko pach i mamy. I do pewnych rzeczy, no przepraszam, do pewnych rzeczy po prostu musimy dojść sami, musimy przejść pewne rzeczy. Tak samo się dzieje z nami w życiu, tak? My jako cywilizacja musimy, oni tak twierdzą, ci skiałby, że my musimy przejść przez pewne poziomy, tak? Tych trudów różnych i że tylko to umożliwi nam na wyższy stopień rozwoju duchowego. No dla mnie na początku, ja wam powiem szczerze, też to się wydało bardzo dziwne, no ponieważ jestem ziemianinem, wychowanym na ziemi, przez ziemian, w świecie, w którym jednak, no Bogu dziękować, że tak jak od dziecka i tutaj, gdzie żyjemy, tak, że tutaj wojny nie było, tak, urodziłem się 20 parę lat po wojnie, 65, 67, no 20 lat po wojnie, prawie że, tak, i do tej pory tutaj wojny jako takiej w Polsce nie było i daj Bóg, żeby nie było. Tak, ale no ale jednak to no to w tym czasie wojny na całej ziemi się jednak działy, tak? No i to w tej chwili to, co widzimy, to bardzo blisko. Wojna okrutna się dzieje. No tak, ale oni powiedzieli właśnie, że oni nie mogą. Czy oni... Taka ciekawostka, czy oni mają lekarstwo na raka? Znaczy, w ogóle to jest ten element, jeszcze żeby tak zahaczyć, miało być o kosmitach, to będzie. Że po pierwsze, oni się nie starzeją, dlatego że poprzez, i to co ciekawe, wiecie, to mnie w ogóle zdumiało. Może dlatego się tak wziąłem mocno od tych medytacji. Oni poprzez medytację doszli do tego, że ich ciała się nie starzeją. Tak, wyeliminowali, po prostu zatrzymali proces starzenia, rozwijają się gdzieś tak powiedzmy do 20 roku życia fizycznie i później to już tylko umysł się rozwija, a oni sobie istnieją bardzo długo. Dla nas to można powiedzieć, że nieśmiertelni są. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, fantastycznie widzą w ciemnościach. Na Tiaubie w nocy i na tych planetach innych jest, w nocy jest ciemno. To nie jest jak na Blade Runnerze, że tam do przodu tak już latają taksówki jakieś w powietrzu i tam się rozwidać, gdzie miasta, światła. Na Tiaubie tego nie ma, w nocy jest czarna cała. Dlaczego? Bo nie widzą w ciemności doskonale. No to po co im światło? Nie jest w ogóle potrzebne. Co nie znaczy, że tam nie ma dnia i nocy, bo też jest, tak? To jest planeta, która krąży w jakimś tam układzie planetarnym i tam Słońce jest. Ale tak to nie ma. Jeszcze z ciekawostek, oni są w stanie zmieniać strukturę fizyczną swojego ciała. Co to oznacza dla nas? A mogą znikać. Oni mogą być w pobliżu nas, nawet ich w ogóle nie zobaczymy. Już nie mówię, że wy nie zobaczycie, ja bym też ich nie zobaczył. Z jednej strony, z drugiej strony, to oni, o ile nie muszą, to oni nie lubią przebywać w naszym towarzystwie. Dlatego, że nasze te wewnętrzne, jako organizmu i raczej umysłu, wibracje są na takim niskim poziomie, że to ich boli, jak przebywają z nami. Raz to, dwa widzą aurę. Tak? Czy są w stanie nam włączyć widzenie aury? Czy temu Michaelowi DeMarc włączyli? Tak. No, ten czas, co on tam był, to mu włączyli, on aurę widział. I w tym momencie wiecie co kłócnie? Taka jedna ciekawa rzecz jest. Jeżeli my zaczynamy kłamać, to nam się zmienia aura. Oni to widzą. Nie jesteśmy w stanie ich okłamać. Teraz sobie wyobraźcie, że wy widzicie aurę innych ludzi od jutra, od rana. Że tak się pozmieniało, że wszystkim się włączyło na ziemi. Wiecie, jaki by był cyrk na kółkach?
że kto będzie kłamał, to zaraz widzicie. Mu się na przykład głowa na czerwono zaczyna jarzyć dookoła, taka obwódka, czy tam na czerwono, na zielono, nie wiem jak, ale oni tą aurę widzą. No, także było dużo ciekawych rzeczy by się zaczęło dziać. Wydaje mi się, żeby nastąpił jakiś, ja wiem co, Armagedon w ogóle. To, co by się działo, to by było dlatego, że my byśmy podeszli z naszego poziomu barbarzyńskiego rozwoju cywilizacji do tego wszystkiego, co by się zaczęło zmieniać. A tak jak wam powiedziałem, ludzie bardzo nie lubią zmian, bo to burzy ich świat, ich porządek, a i by po prostu usiłowali wziąć sprawy w swoje ręce. Wytukliby się nawzajem, prawdopodobnie. Ja, wiecie, tak jak się zastanawiałem, czy ten temat poruszyć, to tak sobie pomyślałem, że się chyba w tej godzinie nie wyrobię, postaram się, tak, ale tego wszystkiego naraz jest za dużo, o pewnych rzeczach wspomnę, ale na pewno tego nie rozwinę tak, jakbym chciał rozwinąć. Ten początek tego tytułu, tak, dla ateistów i nie tylko, wiecie, to ja sobie pomyślałem tak, że błąd, jaki my popełniamy, to się bierze z tego, nie chciałbym, broń Boże, bym to tak, żeby się ktoś poczuł urażony, tak? Ktoś, kto jest mocno, kto jest katolikiem, takim mocno wierzącym, tak? Żeby się nie poczuł jakoś urażony. To absolutnie nie, to nie jest moim zamiarem. Natomiast ja uważam, że te osoby, które mówią, że nie wierzą w ten byt, w tego Boga, no to wydaje mi się, że to właśnie ich taki podstawowy błąd jest, że to jest natychmiast związane z Kościołem. Tak? Ta istota tego Boga, że to poza tym to nie istnieje. Tam jest, tak, wierzą jakieś tam cymbały, tak. Ja słyszę, widzę niektóre wpisy na Facebooku ludzi różnych, i mocno wierzących, i mocno niewierzących, tak, którzy właśnie idzie, tak, Bóg to się równa Kościół. To nie tak. Z tego, co ja ostatnio się dowiedziałem, z tego, co usłyszałem, z bardzo wielu, wielu źródeł, to tak nie jest. I czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, to ten byt, ta istota, ten Bóg, jakby go kto chciał nazywać, to czy się komuś podoba, czy się komuś nie podoba, czy wierzy, czy nie wierzy, to on istnieje. Tak jak grawitacja. Takie są prawa wszechświata. Tak? Taki jest stan rzeczy wszechświata, że ten byt był, jest i będzie. Dużo przed nami i dużo po nas. Oj, dużo, to miliardy lat chyba by trzeba liczyć. To akurat usłyszałem z tego audiobooka, natomiast przypisywanie mu różnych sprawczych zdarzeń tego, co się z nami dzieje, jest zwykle największym błędem, tak? My sobie sami, jak to ktoś powiedział mądrze, ludzie sobie sami piekło fundują. A usiłują do tego wmieszać Boga, który nie ma absolutnie z tym nic wspólnego. No bo jeszcze raz, jak istota, jak byt, który jest czystą miłością i dobrocią, może w ogóle chcieć kogokolwiek karać za cokolwiek? Czy sprawić, żeby ktoś płakał, żeby był smutny, żeby odczuwał ból, żeby było źle? A powiecie to, no ale tak, no jakieś tam małe dzieciątko i coś tam, tak, umiera na raka, no co ono jest winne, tak? Ono nic nie jest winne, a jest jakiś sposób, można powiedzieć, czy ono i jego rodzina, jego rodzice są karani. No tutaj dochodzi kolejny temat, którego ja dzisiaj nie będę poruszał, bo to można było osobny podcast nakręcić, reinkarnacja. Tak? Nie wiemy. Zwykle jest tak, z tego co się dowiedziałem, zwykle jest tak, że my to do tyłu, te nasze poprzednie wcielenia, to mamy taką, jakby to powiedzieć, zasłonę, tak? A tak, oni tak określają, ci stiałby, że mamy taką zasłonę i nie pamiętamy. Czasem małe dzieci mają to wyłączone i wiedzą, przynajmniej o poprzednim wcieleniu, albo o kilku innych, tak? A ci stiałby
o ile jakby was kiedyś wzięli, tak? Co nie jest wcale takie niewykluczone, to oni wam mogą pokazać wasze wszystkie wcielenia do tyłu. Ja sobie zdaję sprawę doskonale, że to część powie, ale kurczę, ten to pojechał, no lep się chowa, tak? I bracia Strugaccy, razem wzięci. Kurczę, takie science fiction, no ale taka jest moja wiedza, takie są fakty. Niezależnie od tego, kto i co by sobie tam nie wymyślał, tak? Oni nam mogą pokazać, a Michaelowi DeMarc pokazali. Poprzednie chyba 80 wcieleń. I że też na bazie tego wszystkiego, co usłyszałem, to doszedłem do tego, że to, co jest określane mianem déjà vu, wiecie, o co chodzi, a jak nie wiecie, to sobie poczytajcie. I gdzieś słyszałem też taką hipotezę, że to jest, że nam się raz na jakiś czas właśnie ten nasz mózg, ta nasza pamięć się resetuje i wtedy mamy takie odczucie, że pewna sytuacja, jaką my przechodzimy, tak, żebyśmy to już widzieli. To jest tak, jakby ktoś nam puścił równolegle, coś się dzieje, a my mamy to w głowie, żebyśmy to już widzieli. A to jest związane właśnie z tymi naszymi wcieleniami. I poprzednimi, i następnymi. Słuchając kiedyś dokładnie bardzo ciekawego audiobooka, w którym tam był Stanisław Lem i mówił o różnych teoriach, no to na bazie tego, co on tam mówił, on o tym może bezpośrednio wspominał, ale tam wysnuł coś takiego, że jeżeli jest znana przeszłość, tak, to jest znana przyszłość. Dla kogo? Dla nas? Nie, nigdy w życiu. A niektórzy mieli tą klapeczkę otwartą, jak na przykład Nostradamus, który na swój sposób bardzo niezrozumiały dla innych, dlatego że on żył tam do tyłu, tak? Pewne rzeczy opisywał i dla tych jego ludzi, którzy tam wtedy byli wokół niego, to pewne rzeczy były niezrozumiałe. Dla nas tak samo są pewne jego, to co on opisywał jest niezrozumiałe, ale parę rzeczy przewidział, które się będą działy, tak? No tego jest cała masa. Się okazuje, że to, wiecie, to jest, jak to się mówi, jak się wejdzie, wchodzi w las, to jest coraz więcej drzew. To jak człowiek sobie usiłuje zanalizować, taką całą, usystematyzować i skatalogować taką całą wiedzę, to się okazuje, że nie, że pytania się pojawiają, tylko pytań przybywa. A znaczy, że się odpowiedzi pojawiają. Owszem też, ale przede wszystkim przybywa pytań. I to wykładniczo, tak jak już kiedyś mówiłem, nie liniowo, tylko wykładniczo tych pytań przybywa. No, przez ostatni rok, czy trochę więcej, z tego co słuchałem, z tego co oglądałem, no to chociażby pana Roberta Bernatowicza, wywiady z nim, no to dostałem odpowiedzi na setki tysięcy pytań, które miałem już od 50 lat, od pół wieku. Pewne rzeczy mnie zastanawiały, jak to jest poukładane w naszym życiu i co to się dzieje i że nieraz takie rzeczy się zdarzają, że ja myślę, że no nie wiem co, ja wiem, postradałem rozum, tak? Jakieś takie dziwne sny na przykład. O snach może kiedyś nagram, bo to też jest, ja uważam, ciekawe samo w sobie. To, co mi się nieraz śni i są takie pewne miejsca, które tu we Wrocławiu, tak? Które powracają te sny. Ja wam powiem, że tam jest tak cudownie, tam jest w ogóle mniej ludzi w tych moich snach. Albo prawie wcale nie ma, albo jest tylko trochę. Ale jest tak cudownie, a powiecie ty, a dlaczego jest cudownie? Spokój. Ja wam powiem, że jest taki spokój dosłownie, jakbym to nazwał, ja wiem, niebiański, anielski. Ja inaczej tego nie umiem opisać. I taki sen, jak mi się przyśni raz na jakiś czas, to ja najchętniej mi się nie budził, tylko w tym śnie został. Rano się budzę, myślę, kurczę, skończyło się, szkoda. Tak cudownie było. Nie wiem, może ktoś z was tak samo ma. Może tak miał, że mu się pewne rzeczy śnią i w pewne miejsca śnią mu się po parę razy, które są czasami bardzo zbliżone do tego, co do miejsc, w których żyliśmy, tak? Ale to jest tak, jakby było i to samo, i nie to samo, tak jak ja to nazywam, świat równoległy. Może kiedyś też się o tym dowiem i więcej, większą jakąś wiedzę zdobędę i to
i nagram taki podcast, tak? Na temat snu, który sam w sobie temat jest ciekawy. I popatrzcie, a mówiłem, że tam w tytule, tak, że będzie o Bogu i o kosmitach. I oni sobie doskonale, przepraszam, i oni sobie doskonale zdają sprawę i odczuwają to, i w jaki sposób mają, ja wiem jak to powiedzieć, kontakt, tak, przekaz od tej, od tego stwórcy, od tej istoty wyższej, od tej nadistoty. I wcale nie... Mają po prostu wiedzę, tak? Nie to, że mają wiarę, że on jest, ale mają wiedzę. Ponieważ w ich bycie, w ich życiu się zdarzają takie rzeczy, które, no, które w jakiś sposób wynikają z tego, że mają świadomość tą, że nad nimi jest większa siła, tak? Zresztą ja wam powiem, zauważcie jedną rzecz, że ludzie, którzy nawet byli cywilizacja jakiejś do tyłu na Ziemi, tak? No to zawsze było to, odległe cywilizacje. Nie będziemy tutaj akurat tej teorii Stiałby poruszać, że ludzie na Ziemię przylecieli, a nie stąd chcą wylecieć, tylko najpierw przylecieli. Powiedzmy, że bez tego, tak? No jakieś cywilizacje, Babilonia, Egipt, Górny, Dolny, tak? No to zawsze wyczuwali, na drugim końcu Ziemi, wyczuwali, że twierdzili, że jest Bóg albo Bogowie, że jest jakaś siła wyższa. A ludzie, tak jak wam kiedyś powiedziałem o naturze, ten podcast co był, ludzie, którzy byli bliżej natury, którzy ta technologia nie była rozwinięta, to oni te pewne rzeczy, na przykład tą nadistotę, to po prostu wyczuwali, tak? Niezależnie od miejsca na Ziemi, w jakim mieszkali, w jakim byli, to oni wyczuwali, że jest coś większego od nich, tak? Że jest coś poza tym naszym światem, co istnieje, i że przejaw tego bytu oni czują i widzą, tak? Rzecz jest bardzo złożona, wydaje mi się, że by się uparł taki podcast, to 10 mógł nakręcić. Tak, tylko kwestie samego Boga rozważając. Praktycznie zauważcie, że w każdej jednej kulturze było tak, że uważali, że jest Bóg albo Bogowie. Tak, że są, no albo Bóg i anioły. No, ci inni Bogowie, pomniejsi zwykle, tak, no to mamy odpowiednik aniołów. Tak, że tych istot jest dużo, zresztą ci Stiałby twierdzą, że tak, do 9 stopnia rozwoju to jest fizyczna cywilizacja, tak? 9 stopni rozwoju poszczególne, a dalej, że mnie się nie gibnął z liczbą, ale dalej są byty, tylko są cywilizacje duchowe i ich jest bodajże 24. No i tamci to już naprawdę mogą wszystko. Łącznie z tym, że są w stanie zmieniać przyszłość. Ci Stiałby do 100 lat widzą do przodu, co się stanie, tak? Jak się tam gdzieś zbiorą, coś tam porobią, tak? Tak jak o tu przylatują, to czy te inne cywilizacje, to mogą czas czytać do przodu. Tak powiedzmy do godziny. Jakby chcieli się z wami spotkać, tak? Taka ciekawostka. Gdzieś tam sobie jedziecie autem, no to w takim miejscu was urządzą spotkanie, że tam nikogo nie będzie przez godzinę, bo oni będą o tym wiedzieć. A wasz samochód będą w stanie zatrzymać tak o pach i wyłączają silnik. Bez najmniejszego problemu. Zresztą Pentagon ostatnio też zaczął mówić o tych różnych cywilizacjach i piloci amerykańscy zaczęli mówić, to co oni robią na poziomie, jakby to powiedzieć, technologii, materii, to po prostu przeczy prawom fizyki. Oni są w stanie silnik odrzutowca zatrzymać tak, że on staje w miejscu. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak działa silnik odrzutowca takiego, powiedzmy, wojskowego, no bo no wiadomo, piloci wojskowi przede wszystkim zgłaszają, tak? Raczej w wojskowych maszynach, nie w cywilnych. Jak działa taki silnik turboodrzutowy, tak? Tam jest turbina, która się kręci, która ma, no chyba się niewiele pomylę, ale powiedzmy ze 100 000 obrotów na minutę.
i oni potrafią ten silnik zatrzymać, że on staje w miejscu, nie rozlatując się na kawałki. Wiecie, jakie tam są przeciążenia w momencie, jak to próbujecie zatrzymać? To po prostu dla nas niewyobrażalne rzeczy. Oni są w stanie ten silnik zatrzymać i chwilę później go włączyć z powrotem i ten samolot rusza. Bo normalnie jak się silnik zatrzyma, bo czy można silnik, że tak powiem, włączyć w trakcie lotu, taki pilot wojskowy czy umie, no pewnie. Tylko że żeby ruszył, to on go musi samolot do dołu i tam się rozpędzić do odpowiedniej prędkości, tak? Żeby to się zaczęło z powrotem kręcić. A oni to potrafią zrobić pach, pach, włączą, wyłączą. No już pomijam takie rzeczy, sami gdzieś tam pewnie widzieliście o niezidentyfikowanych obiektach. Chyba teraz to zmienili nazwę z UFO na niezidentyfikowane obiekty powietrzne, tak? Nie latające, tylko powietrzne. Że są w stanie robić manewry takie, że te ich spotki, statki przelatują z punktu A do punktu B, odległość 15 km, pokonują z prędkością 15 tysięcy km na godzinę i się zatrzymują w miejscu. Albo przy tej prędkości pod kątem prostym się zatrzymują i lecą w inną stronę. No dla nas to jest po prostu kosmos, nomen omen, tak? Dla nas to są rzeczy no, niewyobrażalne. Ja wam powiem, że generalnie już w tych moich podcastach mówiłem o tym, że praktycznie my wszystko to, co się dzieje, zawsze określimy z poziomu naszej wiedzy, z poziomu naszej cywilizacji. Kwestie takich właśnie różnych obiektów, no to przez pryzmat fizyki, tak? Że to jest niemożliwe, żeby, no jak, żeby coś przyleciało, statek, ciskałby przylatują statkiem kulą taką, która ma 60 metrów średnicy. No to powiedziała, a często przylatują? A czort wie, ale twierdzą, że często. A dlaczego ich nie widać? Bo nie chcą. No, pole siłowe i zaginają fale świetne, jak im się podoba. A czy ktoś już coś podobnego robił? Takie próby na Ziemi? No pewnie Einstein. Tak, to była projekt Filadelfia, tak? Cały statek zniknął. Tylko, że tam do tego takie cuda powychodziły, że on tych dokumentów do końca nie ujawnił. Projekt zlikwidowano albo utajniono całkiem, tak? Bo się zaczęły cuda dziać z tymi ludźmi, którzy byli na tym okręcie, tak? Gdzieś tam, no ale to się możecie dowiedzieć, poszukać sobie, oczywiście za wyjątkiem tych bzdurnych filmów, tak? Gdzie tam dla sensacji tam prawdy w tym jest 1%, ale jeżeli poszukacie takich materiałów, to tam się naprawdę działy cuda i wcale nieprzyjemne cuda dla osób, które w tym uczestniczyły. I my zawsze będziemy odbierać i analizować sobie i wszystko z punktu widzenia rozwoju naszej cywilizacji, z punktu znajomości praw fizyki obowiązujących w naszym świecie, a nie wszędzie w kosmosie muszą być takie same prawa fizyki, tak? Z punktu widzenia wreszcie wiary, z punktu widzenia religii, tak? Pewne rzeczy sobie będziemy analizować, bo stwierdzimy, że pewne rzeczy to ok, a pewne rzeczy to jest bzdura, albo jeżeli nie będzie wiedzy, jeżeli nie będzie zrozumienia, no to jest tam bardzo prosty wytryk, jest szatan. Tak, on tam miesza, w berecie mu namiesza, tam jakieś bajendy opowiada, tak? Podważa wiarę. Zresztą oni ci chciałby powiedzieć, że nie chcą się ujawniać, dlatego że no to by dla ludzi na Ziemi to by był Armagedon. A chętnych, żeby się dowiedzieli, dlaczego, to odsyłam właśnie do książki Misja Michaela DeMarco. Oni tam to dokładnie bardzo wyjaśniają, dlaczego oni tak uważają, żeby się tak działo, żeby się tak stało. Prawie cała godzina zeszła, a popatrzcie, jeszcze nie poruszyłem tematu neuronów lustrzanych. O tamtych tematach, czyli o tym bycie, o tym Bogu, tak? Można by mógł tak jeszcze siedzieć do rana opowiadać, bo uważam, temat jest wielce fascynujący. A jeszcze raz. To jest czyste dobro. To jest dobro, miłość, piękno, spokój, łagodność i co sobie tylko jesteście w stanie same pozytywne rzeczy wymyśleć, to tym jest właśnie Bóg. I również jest w nas, tak? Mówię tu, nie mówię z punktu widzenia, jeszcze raz, żebym nie chciał, żeby się ktoś obraził, nie mówię z punktu widzenia Kościoła, tak?
tylko z punktu widzenia każdego człowieka. On praktycznie jest w życiu każdego człowieka. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale on jest, ten byt istnieje cały czas. Był przed nami, będzie po nas. I tak samo, jeżeli idzie o kosmitów, o te inne cywilizacje, to wszystko to, co tutaj przylatuje do nas, ponieważ my ten świat nasz zewnętrzny, i tym również domniemania co do kosmitów, tworzymy na bazie naszego barbarzyńskiego pierwszego poziomu i to przy podłodze, no to zakładamy, że wszystko, co przylatuje, to jest złe. A porywają, męczą, eksperymenty robią, bzdura totalna. Nikt nie będzie Ziemi zajmował. Po jakiego czorta zatrutą planetę, na której są wojny, przemoc, gwałty, morderstwa, ktoś by chciał zajmować i jeszcze więcej mordując. Kretyństwo. Tylko z naszego punktu widzenia to widać tak, że to ma sens. To nie ma najmniejszego sensu. To, co tutaj do nas przylatuje, to jest czyste dobro. I większość osób, które się zetknęły z przedstawicielami innych tych cywilizacji, twierdzą, że po prostu od tych istot emanuje taka miłość i takie dobro, że to po prostu powala na kolana. Że to jest tak cudowne uczucie, że się opisać nie da. I teraz po tym wszystkim ja uważam, że można przejść do tych, jeszcze trochę czasu mi zostało, do tych neuronów lustrzanych. Dlaczego to ja uważam, że to też zahacza o Boga, o kosmitów? Bo zahacza mocno. A w ogóle to odsyłam na temat neuronów lustrzanych, odsyłam do wykładu pana profesora, o którym już wspominałem, tak? W tym poprzednim odcinku i teraz tu na początku, do pana profesora Kaczmarzyka, jak nie przekręca nazwiska, jeżeli przekręca, to przepraszam najmocniej, ale chyba nie przekręca. Że nasze mózgi są tak, nasz umysł jest tak skonstruowany, że będzie odpowiadał tym, co będzie dostawał. Tak jest nasza psychika skonstruowana. Czyli, no popatrzcie, rzadko się zdarzy, no tu zasada Pareto też nam wyjdzie, ale jeżeli z kimś się spotykacie, kogo nie znacie, no gdzieś was puszcza w drzwiach i się do was uśmiechnie, no to jaka będzie wasza reakcja? No w większości przypadków też się uśmiechniecie, chyba że będziecie mieli jakiś akurat pokrzywiony dzień albo coś tam innego. Ale tak normalnie, tak gdzieś tam na ulicy, gdzieś tak. No jeżeli ktoś się uśmiechnie, no to się tak samo uśmiechniecie. Wiecie, ja robiłem ostatni eksperyment. Byliśmy gdzieś z żoną tam na zakupach. Jakieś buty żona kupowała. I za mną stanęła pani i coś tam. Ja się do niej po prostu uśmiechnąłem. I ona się do mnie uśmiechnęła. Obca osoba, ja pierwszy raz w życiu na oczy widziałem. I ona się do mnie tak samo uśmiechnęła. Ja z nią chwilę porozmawiałem. Właśnie, jak to jest na temat tego uśmiechania się i w ogóle. Tak? No i taka konkluzja wyszła, że ona zareagowała na mój uśmiech, a ja zareagowałem na jej uśmiech. Mało tego, po czymś takim my będziemy szukali i pan profesor Kaczmarzyk dokładnie to tłumaczy, że dla nas najistotniejsze w kontaktach z drugim człowiekiem jest twarz. My będziemy szukali towarzystwa i osób, które są uśmiechnięte, nie które są skrzywione, tak? I będziemy omijać szerokim łukiem. Tak, jeżeli do nas ktoś uśmiech wyśle, no to my tak samo zareagujemy, oddamy to. No a przecież popatrzcie, to jest kwestia wszystko myślenia. A myślenie nasze ma wpływ nie tylko przez taki werbalny, tak? Że to postawą ciała, uśmiechem tam, ustami tak wyrażamy, ale ma również wpływ poprzez same myślenie, No przecież myślenie to są fale elektryczne, które rozsyłamy, a ty powiecie, możecie powiedzieć, a jakie tam fale, coś, żarówka się nie zapala, jak stanę i się uśmiechnę, coś się żarówka nie zapala. Żarówka się nie zapala, ale w mózgu drugiego człowieka to się to po prostu, ta myśl zostanie odebrana. Mało tego, i badania, i niebadania, i przykłady z tego, co ja miałem, to jest tak, że odległość tu nie ma najmniejszego znaczenia. Ten człowiek może być, a teraz w dobie internetu to tak się dzieje. Ten człowiek może być na drugim biegunie Ziemi, po przeciwnej stronie Ziemi od nas,
i może zajść takie sprzężenie umysłowe, że on sobie coś pomyśli i zanim napisze albo powie, to my to odbierzemy. I na to są poważne badania naukowe. Zresztą czasami też do jakichś tam innych celów wykorzystywane. Ale to się tak właśnie dzieje. I my poprzez to, poprzez nasze myślenie, tak, możemy powodować, że będziemy wpływać na innych ludzi. Taki, będzie chyba wczoraj słuchałem takiego wywiadu, gdzie jakiś tam pan w Polsce powiedział, że on co prawda mówi na co dzień, nie jest takim człowiekiem, a takim friendly friend, tak? No, twarde ma podejście do życia i w ogóle. W tych kosmitów to on w ogóle nie wierzył wcześniej. To bzdura, bujda jakaś tam, tak? To, co jest, tu widzi, tak? Tu życie w swoje ręce twardo trzeba trzymać i w ogóle, tak? I on takie ma podejście macho, ja jestem tutaj boss i król i rządzę. No i on spotkał gdzieś takie dwie istoty. Powiedział, że poczuł taką miłość i takie dobro od tej istoty, że jemu w ogóle się umysł przelasował, ale przetasował na lewą stronę. Mówi, poczuł, że można być tak dobrym i tak pełnym miłości do wszystkich innych istot, że on w ogóle sobie nawet w jego umyśle taki nawet sobie nie był w stanie wyobrazić, że może być taka dobroć, taka miłość do kogoś innego, do obcego. W sumie tak. I powiedział, że mu to zmieniło diametralnie i życie, i to, jak on zaczął patrzeć i myśleć o innych ludziach. I że to może pozytywnie wpływać na wszystko to, co się dzieje dookoła, na niego samego. Może o rodzinie wspomnę, tak? No bo są tacy ludzie, którzy po prostu zostali tak wychowani i coś tam tak uważają, że pewne rzeczy to coś tam mogą być, a pewne rzeczy nie. Praktycznie możemy wszystko, tak? Ja już to nieraz nie dwa mówiłem, że jeżeli pewne rzeczy zaczniemy stosować, no to się w naszym życiu zaczynają dziać cuda. Ja to dzisiaj tak odczułem, tak mocno wam powiem, że wczoraj, dzisiaj, że nie będę mówił dokładnie co. No są to pewne rzeczy, takie jakieś sprawy, które, no nawet jakbym powiedział, to raz ktoś tam powiedział, Ramol znowu powymyślał, żeby go ludzie słuchali, to jest raz. A jeszcze takie wyjaśnienie, ja tam często mówię, że tam Ramol coś tam, Ramol to, Ramol tamto, a był taki odcinek, nigdy nie mówi, nie myśli o sobie źle. Ale to określenie w stosunku sam do siebie, to mnie bawi. To nie jest takie, że ja mam tak niską samoocenę, że tam chrzani dziad stary, samego siebie tak oceniam, widzę. Nie, absolutnie. To mnie po prostu takie stwierdzenie bawi. Ono jest takie przeze mnie używane, żeby było takie bardziej humorystyczne, tak, żeby rozładować jakieś takie napięcie wewnętrzne, tak? A wiecie, ja sobie pomyślałem, ostatnio się zastanawiałem, tak już na koniec, już będę kończył, tak? No tematu nawet nie rozwinąłem żadnego z tych trzech tematów. Mam nadzieję, że to, o czym wspomniałem, to może się komuś do czegoś przyda. Nigdy nie wiadomo. Jak ja to mówię, że dla dorosłego, co będzie szedł po ulicy, to jakieś piórko, sznureczek i śrubka są śmieci, które kopnie, a chłopczyk mały, co będzie przebiegał, to stwierdził, że to są takie skarby, że Jezus Maria schowa do kieszeni i do domu przyjdzie, do pudełka włoży, tak? I tam z tego coś fajnego powymyśla. Ale ja wam powiem, że idąc tym tropem tych neuronów lustrzanych, kosmitów i Boga, no to ja bym stwierdzał, że bycie dobrym człowiekiem, popatrzcie, to jest z automatu wejście na wyższy poziom rozwoju duchowego. To jest momentalny skok do góry. Czy będą się pojawiały jeszcze
pomimo takiego podejścia, czy będą się pojawiały takie negatywy, że czasem was tam sami się przystopujecie, tak, że a ten to taki, ten to siaki, ten to owaki, ten to tam, jakieś tam inwektywy, tak? Czy wyjdą? Nawykowo wyjdą, tak? Ale staranie się, żeby być dobrym człowiekiem, automatycznie zwiększa wasz poziom wibracji duchowej, jakbym tak określił, tak? Może jakieś usłyszę kiedyś jakieś określenie na to i będę tego używał, ale to tak na chłopski rozum biorąc, tak? Bycie lepszym człowiekiem sprawia, jeżeli stajemy się lepszymi ludźmi, to wzrasta poziom wibracji naszego umysłu. Jesteśmy lepsi. Dla kogo? Na początek? Dla siebie samych. I z automatu, jeżeli jesteśmy lepsi dla siebie samych, potrafimy być lepsi dla wszystkich dookoła. Naszą podstawą, to po co i to mówią ci z Tiałby i z tych innych cywilizacji, którzy tutaj nas odwiedzają, naszym celem tutaj życia na Ziemi jest sprawić to, żebyśmy się po pierwsze uczyli, to jest raz, dwa, rozwijali się duchowo, mówią ci i to z Tiałby, a oni to usłyszeli, stwierdzili, że usłyszeli tam od takie przykazania, tak? Przykazania. Od Stwórcy, tak? Od Boga. Żebyśmy my się mogli rozwijać jako tutaj na Ziemi, rasa ludzka, to na początek powinniśmy być lepszymi ludźmi. Rozwój przede wszystkim umysłowy. Do tego, żeby być lepszymi dla siebie. Jeżeli będziemy dobrymi dla siebie, to będziemy też dobrymi dla innych. To, a możecie powiedzieć, jak ja to mówię, ktoś tam może wysunąć kontrę. Ty, ja znam takich, co tam o siebie dbał tak, że głowa boli, a dla innych był podły, tak? On pilnował tylko, żeby jemu dobrze było. Nie. To tylko tak wygląda, to są pozory. To on dla siebie dobry nie był. Bo u niego w głowie nie siedzieliście, tak? Nie wiedzieliście, jakie on tam rzeczy inne wyczynia, które sprawiają to, że on wcale nie jest dobry dla siebie, a poza tym lustereczko, neurony lustrzane. Jeżeli on jest niedobry dla innych, to myślicie, że on jest dobry dla siebie? No nigdy w życiu. On będzie rzutować. Nasze projekcje umysłowe, to co my tworzymy wewnątrz, rzutujemy na zewnątrz, naszym zachowaniem na innych ludzi. Jeżeli dla innych jesteśmy niedobrzy, innym sprawiamy przykrość, nie mówię fizycznie, by go tam pięściami od razu układać, ale jakieś coś, żebym coś miłego nie powiedział, bo go skląć jak psa. To jeżeli tak robimy na zewnątrz, to wewnątrz jest to samo, to jest odbicie. Tak? Tutaj można powiedzieć, że te neurony lustrzane bardzo fajnie działają, bardzo fajnie to pokazują. Jeżeli emanujemy coś na zewnątrz, popatrzcie jedną rzecz. Nie jesteśmy w stanie na zewnątrz wyemanować coś innego niż jest w środku. Nigdy w życiu. Nikomu się to jeszcze nie udało na Ziemi. To jest zawsze tak, że to co wewnątrz może zostać wyemanowane na zewnątrz. W formie jakiejś werbalnej, tego co powiemy, tak? W formie niewerbalnej, tego również co pomyślimy, a co inni ludzie tak samo odczują, tak? To co jest w nas, zawsze będzie emanowało na zewnątrz, na innych ludzi. Ja wam powiem, że to jest, ja uważam, prawo boskie. Że to jest takie działanie naszego umysłu, tak? Przez Stwórcę nam dane. Mało tego, my mamy nad tą kontrolę całkowitą. Nawet jeżeli ktoś uważa, że tego nie kontroluje, to nieprawda. To jest tylko to, co mu ktoś inny powiedział, wmówił, tak? A tak naprawdę to wszystko jest tutaj, w naszym umyśle. I tak na koniec, bo to już godzina równo zeszła.
I tak na koniec jeszcze cofnę się do wykładu pana profesora, który powiedział, a i co mnie bardzo ucieszyło, bo ja w kilku odcinkach o tym mówiłem, że tutaj, no tu widać, tak? Palec mi znika, jak u predatora. Tutaj jest kosmos, tu jest wszechświat. Ilość połączeń neuronów jest... Wiecie, jaka jest ilość połączeń neuronów? Jak całego widzialnego kosmosu, który, wszechświata, który my możemy dostrzec. To jest taka ilość połączeń, jak ilość tych wszystkich planet, galaktyk, etc., etc. To jest po prostu kosmos. W środku mamy wszechświat. Tak? No, zgodnie można by powiedzieć, że przekłada się to dokładnie na to, że jak to jest tam gdzieś zapisane, czy ktoś powiedział, tak, że ten byt, ta istota, ten Bóg, jak kto chce, jak go niech nazwie, stworzył nas na swój wzór i podobieństwo. Czyli możliwości mamy tak naprawdę, jak to ktoś ładnie powiedział, cząstka Boga jest w nas i tylko od nas zależy, czy my poprzez nasze myślenie, poprzez nasze działania będziemy tą, no bardzo tutaj pojadę w górę, tą boską energią emanować na innych. A co to jest boska energia? Czyste dobro i miłość do innych. I takich emanacji wam życzę. Tak, już na koniec. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wysłuchały kolejnego podcastu. Mam nadzieję, że temat był w miarę chociaż ciekawy i że was nie zanudził. Zapraszam do następnych. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Ta podświadomość mi zawsze coś tam podpowie fajnego. Tak, jeszcze raz dziękuję i do miłego, do następnego razu. Cześć, na razie.